to program, w którym w arystokratyczny sposób staram się podsumowywać swoje ambitne w chuj piłkarskie podróże. Podsumowanie założenia miało być co miesiąc, stąd nazwa moja miesiączka. Problem w tym, że ostatnia miesiączka była w czerwcu. Witam w kolejnej miesiączce. Ale na dniach planuję nadrobić zaległości. W tym odcinku zapraszam Państwa na podsumowanie wakacji, czyli lipca i sierpnia. Dobrze chociaż, że tego roku, nie? Na początek prawdziwy mecz o złote kalesony. Santos Tartu z trzeciej ligi estońskiej kontra Tromso z drugiej ligi norweskiej. Jakie to mogły być rozgrywki? To były, drodzy Państwo, te same rozgrywki, w których występowały takie drużyny jak Lech Poznań, Ruch Chorzów, Zawisza Bydgoszcz. Były to eliminacje do Ligi Europejskiej. A Santos Tartu występował w nich jako finalista Pucharu Estonii. No ciekawe, co by się stało, jakby Santos Tartu trafił na któryś z polskich zespołów. No ale trafił na drugą ligę norweską, no i troszeczkę padł mit, że estońska piłka rośnie w siłę. Zespół z Norwegii wygrał to spotkanie 7-0. Ale mimo wszystko gra Santosu Tartu powinna przypaść do gustu wszystkim fanom zespołów klawiszowych. W drużynie tej grają bowiem sami amatorzy, a część z nich pracuje w lokalnym więzieniu jako klawisze. Tyle o Estonii, później przyszedł czas na wielką piłkę na Litwie. Bo to były eliminacje do Ligi Mistrzów. Żalgiris Wilno kontra Dynamo Zagrzeb. A właściwie to Dynamo Zagrebas, jak pisano w programie. Mecz o tyle ciekawy, że były w nim polskie akcenty. No może nie do końca o takie polskie akcenty mi chodziło. Bo trenerem Żalgirisu był Marek Zub, a po ichniejszemu Marek Zubas. A w Żalgirisie występował również Cezary Wilk. Ale jego nie chcieli przerobić na Wilkasa, w programie meczowym był po prostu Wilkiem. Jeszcze taka jedna ciekawostka odnośnie samego wyjazdu. Otóż organizatorem tej ekspedycji był po raz pierwszy pan Przemysław, redaktor naczelny portalu regiowyniki.pl. Jak Stolcas? Okej, full wypas. Wyjazd był taki 24-godzinny, przejazd autobusem do Wilna, mecz i powrót zaraz po meczu. Był tylko jeden problem. Pan Przemysław, organizując, nie uwzględnił zmiany czasu, bo na Litwie jest godzina do przodu. A to oznaczało, że mogliśmy być tylko na pierwszej połowie. Meczu się za bardzo nie naoglądaliśmy, zwłaszcza, że w tych 45 minutach pierwszych nie padła żadna bramka. Do przerwy 0-0, za 2,80 było. Ale przynajmniej podwiedzaliśmy Wilno. A dla mnie największą atrakcją turystyczną tego miasta jest też stadion, też Żalgirisu, tylko ten stary. Naprawdę bardzo solidny stadionat. No może 10 punktów w skali 10-punktowej by nie dostał, ale 9 to by zgarnął na pewno. Przerwijmy na moment te bzdury zagraniczne, skoncentrujmy się na prestiżowych rozgrywkach w Polsce. Rozegrano na przykład Puchar Starosty. I w tym pucharze najbardziej podobało mi się wręczenie nagród. I uwaga! Zaczniemy od wyróżnień indywidualnych. Bo specjalne trofeum przygotowano na przykład dla bramkarza meczu finałowego. Bramkarzem meczu finałowego został uznany pan Jacek Strulak. No wybór był bardzo duży, a trofeum zdobył bramkarz zespołu pokonanego. Nadal jesteśmy w tematach pucharowych, tym razem będzie to pierwsza runda Pucharu Polski. Mecz w Jazgarzewie.
i czwartoligowa Sparta podejmowała Stal Mielec. Zgodnie z oczekiwaniami Jazgarzew to spotkanie wygrał. Na trybunach bywało nerwowo. A mi w tym meczu najbardziej podobało się to, w jaki sposób konferansjer rozładowywał te napięcia. Proszę Państwa, bardzo proszę o spokój. Chciałbym Państwu podać informację, że w dniu dzisiejszym imieniny obchodzi Wincenty i Alfred. A jutro Małgorzaty i Czesława! Dobrych pucharów nigdy dość. Kolejne rozgrywki tego typu, też Puchar Polski, też pierwsza runda, tylko Puchar Regionalny, taki jeszcze na rok do przodu. I od razu historyczne derby Warszawy. Z jednej strony drużyna Tiki Taka. Tiki Taka to drużyna, która występuje w szóstkach piłkarskich, a to był ich debiut w takiej piłce 11-osobowej, poważnej. A naprzeciwko Tiki Taki stanęła słynna już teraz Farmacja Tarchomin. I zespół no poukładany dosyć. Słynna choćby z tego powodu, no już teraz wiemy, że przez całą rundę jesienną zespół ten nie zdobył ani jednego punktu w rozgrywkach klasy B. Tak więc w tym meczu wszystko było historyczne. Historyczny był na przykład ten pierwszy gol dla Tiki Taki. Potem znienacka historyczne wyrównanie Farmacji Tarchomin. Po tej bramce było historycznych 158 okazji dla Tiki Taki na podwyższenie wyniku, ale wszystkie historycznie niewykorzystane. Najładniejszy aut w tym spotkaniu. Po 90 minutach historyczny remis. Historyczne rzuty karne, bo na tym poziomie rozgrywkowym nie ma dogrywek. I na koniec najbardziej historyczna chwila. Bramkarz Farmacji broni rzut karny. I Farmacja Tarchomin przechodzi do następnej rundy. Tak, Farmacja była w drugiej rundzie Regionalnego Pucharu Polski. Byli nawet tacy, którzy po tym meczu chcieli ogłosić koniec Tiki Taki, ale nic z tego. Tiki Taka Warszawa w przyszłym sezonie wystąpi w rozgrywkach klasy B. Kończmy już z tymi pucharami, bo później byłem na kilku ciekawych meczach ligowych, na przykład w Anglii, na spotkaniach 9, 10 i 11 ligi. Jaki jest poziom na przykład takiej angielskiej ligi 9? It's good league. Level 9 of the English game, that's the same as the Polish experience. I od razu się pochwalę, że tam całkiem nieźle mi się przyfarciło. Na jednym ze spotkań udało mi się wygrać nawet 100 tysięcy dolarów, z tego co pamiętam. 100 tysięcy dolarów ze spierdoli. Z lig brytyjskich zobaczymy sobie dwie ładne bramki. Najpierw z ligi 9. No, jest remis. A teraz przed nami bramka z ligi 10. Która lepsza? Ale podanie, o kurwa. Ja pierdolę. A i tak od tych bramek z ligi 9 i 10 lepsza była ławka rezerwowych w lidze 11. Wakacje to idealny moment na różne aktywności sportowe. No tak więc ja wziąłem się trochę za siebie. Niektórzy biorą udział w półmaratonach, niektórzy w maratonach, a ja podjąłem się najtrudniejszego. Wziąłem udział w tak zwanym Ultras Maratonie. Przystanek numer 1 to Belgrad. Crvena Zvezda w maju wywalczyła mistrza Serbii. Chyba po 6 latach. Nie było jakiejś wielkiej celebracji, bo w tamtym momencie Serbię nawiedziły powodzie i całą akcję przełożono na pierwszą kolejkę nowego sezonu. No i właśnie na ten mecz się udałem. O! Jakaś bramka tam padła. No i z okazji tego meczu w Belgradzie przygotowałem dla Państwa specjalny wskaźnik. Tak zwany indeks PIRO. Indeks PIRO to najprostszy wskaźnik na świecie, który obrazuje
w jaki sposób pirotechnika została wykorzystana w danym spotkaniu piłkarskim. Na osi poziomej mamy minuty meczu. Tu jest pierwsza, tu jest 90, tu powiedzmy jest 45 minuta. A na osi pionowej mamy poziom piro, tu powiedzmy jest wskaźnik najwyższy, czyli 10. I w przypadku meczu Sfena Zvezda Belgrad Radnicki Niż wyglądało to tak. Początek spotkania zaczęło się powiedzmy 9. Później po 30 minutach troszkę zjechało. No, około 35 minuty było z 5 minut przerwy. No, 6 minut przerwy. W drugiej połowie zaczęli również na poziomie 9. Potem był delikatny zjazd formy. Ale tutaj już bez żadnej przerwy dojechali do ostatniej minuty. Proste i czytelne. W tym spotkaniu środki pirotechniczne były wykorzystywane przez około 84 minuty. Następnym przystankiem w ramach Ultras Maratonu były derby w Sztokholmie. AIK kontra Djurgården. I z tej okazji mała zagadka. Czy pamiętają Państwo, jaki jest wzór na pole koła? Tak jest. Piro do kwadratu. W międzyczasie był jeszcze mecz przyjaźni w czwartej lidze niemieckiej. ...12 000 ludzi, czwarta liga. Ale i tak wiadomo, że najlepszych kiboli mamy u nas w Polsce. Legion! Tak się bawię! Legion! 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 Ani Real! Ani słynna Barcelona! Nie pokona! Nie pokona! Konstancie! I to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie wakacji. No jakieś takie niemrawe były, więc nic dziwnego, że ta miesiączka jakaś taka bez wypierdu. Może wrześniowa będzie lepsza. Zapraszam i do widzenia. Zdrowie subskrybentów.